Mam 30 lat, mieszkam z rodzicami, nie mam pracy, nie mam pieniędzy, nie mam dziewczyny i jeżdżę w Marcin Zbigniew Wojciech zaprasza na program. Co się stało? Co się stało? Matizaj bierzesz, człowieku! Marcin, wstawaj i szukaj pracy. Mamo, ale ja mam pracę. Ale taką, w której się ludzie z ciebie nie śmieją. Hashtag single. Siemano, cześć wam Kraków, jak się bawicie? Dajcie z siebie głos! Ho, 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 ho. Coś czuję, że to będzie niesamowity występ. Witam was serdecznie. Ja nazywam się Marcin Zbigniew Wojciech. Czy ktoś z was kiedyś był na moim występie? Jedna osoba. A nie dziwne, rzadko wracają. Na samym początku, tak zupełnie szczerze muszę wam powiedzieć, że mimo to, że może tam parę razy byłem w telewizji, z Mariuszem prowadziłem audycję w RMF-ie przez pół roku, to i tak najbardziej znany jestem z tego i nawet obce osoby podchodzą do mnie na ulicy i mówią mi, że jestem podobny do tego złodzieja z Kevina Sam w domu. Ale lubicie chodzić na pogrzeby z tortem? Czyli wesela? Ja uwielbiam, naprawdę. Słuchajcie, ja przez ostatnie 2 lata byłem na 4 weselach, na 2 byłem świadkiem, ja naprawdę. Ja przez te ostatnie 2 lata to ja więcej pieniędzy włożyłem do koperty niż wydałem na siebie. Ale i tak najbardziej lubię obserwować, jak goście pod wpływem wódki powoli zamieniają się w zwierzęta. Na początku jest zawsze pełna kulturka, nie? Ulało się rosołku, ma ktoś może chusteczkę, bo ulało się rosołku. Nie, 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 milej po pół. A później te same osoby ganiają bez butu wokół krzeseł po to, żeby wygrać wódkę, która i tak jest za darmo na stołach. Nie powiem, nie powiem. Ja też startuję w konkursach. Kojarzycie ten konkurs, że DJ ustawia krzesła, zatrzymuje się muzyka i trzeba przynieść jakiś przedmiot? Kojarzycie? Możecie mnie kojarzyć, bo to jest po oczepinach. Zatrzymuje się muzyka, a DJ krzyczy: Biustonosz! Biegnę szybko do mojej partnerki. Babcia długo nie protestowała. Ha, ha, wygrałem. Kolejny konkurs na następnym weselu, tylko że dla kobiet. No to ja już wiadomo, wiedziałem o co chodzi. Więc poszedłem sobie ukradkiem do toalety, ściągnąłem sobie majtki i czekam. Moja partnerka jest w finale, zatrzymuje się muzyka, a DJ krzyczy: Spodnie! Ona podbiega do mnie: dawaj, dawaj, ja nie! A później te głupie komentarze ludzi: o, koleś z kaburetu, nie umie się bawić. Jednak tak naprawdę zabawa na wesele zaczyna się dużo wcześniej. Panowie, czy wiedzieliście o tym, że panie przed ślubem chodzą na próbne makijaże i na próbne fryzury? Na serio, dlatego jeżeli ja kiedyś będę miał ślub, tydzień przed weselem wrócę do domu totalnie wstawiony, no na czworakach. Moja przyszła żona otworzy drzwi: Marcin, co ty robisz? Jesteś totalnie pijany, dlaczego to zrobiłeś? Za tydzień nasz ślub. Wstanę i powiem: próbne nawalenie. Miałem też próbną noc poślubną, ale to się nie powtórzy. A byliście kiedyś na góralskim weselu? Tak, a gdzie? W Tarnowskich Górach. A to jest naprawdę czad góralski wesel. Poprosiłem do tańca taką większą dziewczynę, nie? Tańczymy, wolna piosenka, a nagle: mnie aż zamurowało. A ona: przepraszam, chypło mi się kartoflami. Góralskie wesele zaczyna się w sobotę o 11, ja kończę o 5 rano, ale w czwartek. Tylko 3 dnia przecież miałem dość tego tańca, wesela, no wszystkiego, nie? I do naszej sypialni wpada góra i mówi: panocku, wstawaj, panocku, wstawaj! Słuchajcie, ja myślałem, że się pali. Wstaję szybko, idę do kuchni, w kuchni na stole wódka z salcesem, mówię: proszę pana, co się stało? Pali się on. Panocku, góralskie wesele, co pić? Proszę pana, ja już nie umiem, mam dość tej wódki, tańcy, wszystkiego. Kiedy to się kończy? Panocku, góralskie wesele to się kończy, jak pan młody tańczy z ciupaską, nie w ręce, no w plecach. Kieliszek wódki, przegryzł kieliszkiem wódki i przegryzł teściową.
A byliście kiedyś na weselu bez alkoholu? Ja byłem. Powiedzcie mi, jak trzeba być pojebanym, żeby w Polsce zrobić wesele bez alkoholu? Ty sobie możesz zrobić wesele bez alkoholu, ale goście... I tak gdzieś za salą weselną, gdzieś z latarkami. Dobra, nikt nie widzi. Dobra, to co? To zdrowie pary. Ach, nie kupili wódki. Chuj z nimi. Zdrowie. Wesele bez alkoholu, to tak jakby ktoś zrobił burdel bez dziwek. I co mi się najbardziej podobało na weselach? Mit nocy poślubnej. Czy macie, ale tak szczerze, wśród swoich znajomych kogoś, kto czekał z seksem do ślubu? Co to było za reakcja? To można inaczej? Tak? Z moich znajomych to chyba tylko Żwirek i Muchomorek. Ale ja kiedyś wierzyłem w sakramenty. Na serio, naprawdę. Ja nawet byłem w zakonie. Na serio. Raz. Ale zawiodłem się, bo zakonnice, które ja wcześniej oglądałem w internecie, no trochę inaczej wyglądały. A chyba najbardziej na weselach wkurza mnie to, jak moi znajomi, którzy wzięli ślub tylko bo wpadli, podchodzą do mnie i pytają: Marcin, ale kiedy ty? No Marcin, kiedy żona, dziecko, ślub, no Marcin, kiedy ty się ustatkujesz? Mówię, człowieku, kiedy ja się ustatkuję? Człowieku, ty masz kredyt na 35 lat, masz żonę, masz dziecko, dziecko masz tylko dlatego, bo wpadłaś, żonę masz tylko dlatego, że masz dziecko, a kredyt masz tylko dlatego, że masz żonę i dziecko. Ty nie jesteś ustatkowany, ty jesteś ujebany. Żona mojego kumpla już pół roku przed weselem ćwiczyła, żeby dobrze wyglądać. Schodakowską. Kojarzycie panie? Trenerkę fitness? Pół kobiety, pół koń? Ija! Słuchajcie, ona jest tak wysportowana. Ona ma tak gibkie ciało, że to nasze biedne dziewczyny przed telewizorami nawet nie są w stanie powtórzyć tych ćwiczeń. Dlatego ona stosuje ułatwienia ćwiczeń. Na przykład normalna pompka wygląda tak. Znaczy, mógłbym pokazać na ziemi, ale tam z balkonu nie zobaczą. A jak wygląda pompka Chodakowskiej z ułatwieniem dla kobiet? Normalny psiad, no wiadomo. A psiad Chodakowskiej z ułatwieniem dla kobiet? A jak to wygląda po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie telewizora, gdy kobieta ćwiczy? Jakie 10 powtórzeń? 20. Będę od ciebie szczuplejsza, dziwko. Wchodzi mąż. Brygida, co ty odpierdelesz? I dlaczego nie w kuchni? Z kim te wygibasy? Chodakowska. Też bym się z nią powyginał. A Chodakowska poleca: drogi panie, ćwiczymy w takiej oto opasce magnetycznej, która wspomaga spalanie tłuszczu oraz spalanie diesla na trasie. Trenujemy również w takim obcisłym body. Jaki rozmiar nosi, drogie panie, boja? XXXXXXXS. A po drugiej stronie kranu to się dzieje 40 powtórzeń. A co się w tym czasie dzieje w domu Grycanki? 70 powtórzeń. A jest to dziwne, bo pani Ewa bardzo dba o swoje podopieczne. Interesuje się nimi, dzwoni do nich. Halo, jak tam efekty ćwiczeń pani Ania? Jo. O, słyszę, że pani ze Śląska. Nie, efekt jojo. Jak to jest w ogóle z tą młodą? Ona przychodzi do nas z zagranicy. Na przykład kiedyś popularna była nasza klasa. Kto miał konto? A kto teraz pamięta hasło? To już jest dawno za nami. Wydawałoby się, że z Facebookiem będzie tak samo. Wcale nie. Jest jeszcze gorzej. Ja teraz nie wchodzę na Facebooka, bo lubię, tylko dlatego, że jak mnie 3 dni tam nie ma, to znajomi zaczynają wklejać świeczki. Kolejna moda, smartfony. Znaczy, kto pokazuje teraz tak smartfony, bardziej tak? Są świetne. A bateria w nich trzyma jak kac po dobrej imprezie. Do wieczora. Chociaż mam kumpla, który twierdzi, że jego iPhone trzyma 10 dni. Ja mówię, co? 10 dni? Tak, w ładowarce. A tu u nas na serii jest coś w tym iPhone'a? Jedna osoba? No, kto ci się otwarcie przyzna, że jest gejem?
Nie, ale żeby nie było, ja uwielbiam użytkowników iPhone'a. Mój brat ma iPhone'a. Prowadzimy taką wojnę między sobą, nie? Mój brat przychodzi do mnie i mówi: cześć Marcin, bo mojego iPhone'a zaprojektował jeszcze sam Steve Jobs. A twojego? Samsung. Przychodzę czasami do brata i robię tak, nie? Mój brat: Marcin, co ty robisz? Stary, to jest Samsung, to jest tak mocny procesor, to ciężko w ręce utrzymać. Później idę do swojego pokoju i zaczynam krzyczeć: brat wpada, Marcin, co ci się stało? Stary, taka mocna latarka. Jak ja pierwszy raz wziąłem iPhone'a w rękę, to ja nie wiedziałem, czy tam u góry, na tym pasku, czy to jest poziom baterii, czy sekundnik, bo tak szybko spierdala. Jeżeli w zwykłym smartfonie zbić się szybka, po prostu ją wymieniasz. Jeżeli zbić się w iPhone'ie, to dalej go używasz, bo są tak kurewsko drogie. Nie mam za co wymienić szybki, nie mam za co wymienić szybki, nie mam więcej co sprzedać, miałem tylko jedną siostrę. Dlatego, jeżeli znacie kogoś, to ma iPada, iMaca, jeszcze jedno cudło z Apple'a, to nie jest tak, że on ma tyle pieniędzy. Bo nikt na świecie nie ma tyle pieniędzy. On po prostu miał trzy siostry. Apple to wielka korporacja, pracowałem kiedyś w korporacji. Pracował ktoś z was w korpo? Tak? A w którym? Nie powinna mówić. Czyli pewnie ZUS. Co? Wiesz, co mnie najbardziej wkurzało w korporacjach? Że to nie jest tak, wiesz, jak w normalnej firmie, że idziesz na obiad. W korporacji idziesz na lunch, na eventy, na meetingi. W korporacji nie uprawiasz seksu, tylko robisz awans. Co, kierowniczka? A najgorsze było to, że koleś, który się nazywał Damian, kazał do siebie mówić Douglas. A to nie była jakaś wielka korporacja. To był jebany punkt zero. Kto według was ma największą władzę na świecie? Kobiety. Powiedziała pani. A na świecie? Też. Często ludzie mówią, że Donald Trump. Nie do końca. Moje zdanie Władimir Putin. Właśnie widzimy, co się dzieje w Donbasie. Widzimy, co się dzieje w Syrii. Zdrać, wójcie! Mówią, że u nas narośnie niesprawiedliwe wybory i nie ma miejsca dla opozycji. Jak to nie ma? A w łagrach? Mówią, że Rusi postępowo. Jak to nie postępowo? Jak ja Władimir wybudował nowego McDonalda pod Nowosybierskiem? Ale nie tam jakiś amerykański cior, tylko nasz wielkoludzki McDonald. U nas zamiast zimnej Nesty dali im czaju z szybkowaru, a zamiast coli, Fanty i Sprite'a Smirnów, Nemirów i samogon z lodem. Ludzie, jak zrobili zamówienia, to zestawy razem z tackami zjedli. A dziecka, jak zamówili Happy Meal i poczuły mięso w środku, to domek bez otwierania zjadli. A zabawkę? Po trzech dniach dostali surprise. Amerykańcy mają samoloty niewidzialne do radarów. My, no Rusi, mamy tak niewidzialne samoloty, że nawet nasi piloci ich nie widzą. Oż to, najnowszy wynalazek moich naukowców. Co to jest? Niby zwykły długopis, a funkcja jest tylko jedna. Jest gaz na Ukrainie? Nie ma. Jest? Nie. Jest? Nie. Ostatnio Donald Trump pogratulował mi wygranych wyborów i wysłał cały tankowiec paliwa rakietowego NASA. A ja odpisałem mu: nie ma takiego kopa, ale smaczny. Dziękuję, Donald. Panowie, czy potraficie ukryć przed swoimi kobietami to, że pijecie alkohol? Tak, tak. Tu pani mówi, że nie. Ja nie potrafię nawet przed własną matką. Dobra. Kiedy mieszkałem z rodzicami, czyli jeszcze jakiś tydzień temu, wracam w środku nocy z imprezy. Po cichutku otwieram drzwi. Na paluszkach idę do swojego pokoju. A matka sypialni... Piłeś. Jak ona to robi? Rano wpada do pokoju. Marcin, ale gorzelnie, otwórz okno. Przyznaj się, ile wypiłeś? Mówię: mamo, jedno piwko. Jedno piwko, przysięgam, pokaż oczka. Cztery żywce, lager, butelka, jasne, pełne. Najgorzej, jak przyszedłem pierwszy raz do domu wstawiony, a nie byłem jeszcze pełnoletni. Wyobraźcie sobie to, a moja mama jest nauczycielką. No, otwierają się drzwi, ja taki wstawiony, nie? Jeszcze wiecie, po alkoholu włączyła mi się szczerość. Mama pyta: gówniarz, jesteś pijany, ile wypiłeś? Jedno, dwa piwa, ja. Siedem. I pyta mojego ojca, który jest przed telewizorem: ale jak to, Zbyszek, ty na to nic nie powiesz? A ojciec: jakbyś mu dała zjeść, to by go tak nie chwyciło.
ale powiedzcie szczerze, jak u nas w Polsce nie bić? Przecież my Polacy zawsze znajdziemy powód do bicia. Albo urodziny, imieniny, albo wtorek to taka mała sobota. Przecież my Polacy opijamy nawet prawo jazdy. Zdałem prawo jazdy, muszę się upić. Nie zdałem prawo jazdy, muszę się upić. Straciłem prawo jazdy, muszę się upić. Dlaczego straciłem? Bo piłem. A nawet jeżeli ktoś się nie chce z tobą napić, zawsze pada, dobra to, chodź na jednego. Nawet jeżeli to jest kierowca karetki na służbie, no chodź na jednego. A w sumie, kto sprawdzi karetkę? A nawet jeżeli się wtedy nie chce napić, to zawsze pada takie, mówcie razem ze mną, słyszeliście to nieraz. A co? Co, ja się z wami napiję? No i idziemy do knajpy na jedno piwko, siadamy. No to co, wezmę po jednym piwku. Dosiada się kolejny kumpel. Dobra, chłopaki, teraz ja wezmę po jednym. Siedzi się coraz lepiej. No to jest przed 12, to co? Panowie, po kielichu? Nie, stary, jutro rano do pracy. A co, ze mną się nie napijesz? Co, ja się z tobą nie napiję? I się zaczyna. Ten postawił po kielichu, tamten musi postawić, bo tamtych dwóch postawiło. W końcu siedzimy, chcemy już wychodzić. Jest już druga w nocy. To co, rozchodniaczek? To co, na drugą nóżkę? Jest czwarta nocy, wychodzimy na walenie jak dwa Messerschmitty, opieramy się jeden o drugiego. Ty, patrz, sklep nocny. Bierzemy flaszkę do domu. Połówkę czy 0,7? Weź litra. I tu największe kłamstwo, najwyżej dopijemy do końca. Teraz chciałbym powiedzieć wam o czymś zupełnie innym, mianowicie o tym, że dwa lata temu zachorowałem na cukrzycę typu pierwszego, naprawdę, na serio. I muszę wam powiedzieć, że najlepsze było to pierwsze spotkanie z lekarzem. Lekarz patrzy na ten poziom cukru we krwi, wyniki, no. Ewidentnie cukrzyca typu pierwszego. A czym się pan zajmuje? Ja mówię, stand-up i kabaret. No coś pan dzisiaj nie ma humoru. A nie było tak prosto u mnie zbadać poziom cukru we krwi. Najpierw trzeba było zbić alkohol. To było moje pierwsze pytanie. Nie, czy przeżyję, tylko czy można pić? A lekarz, nie, że nie można, o nie. No to w takim razie, jak nie można pić, to nie będę chodził na imprezę. Nie będę chodził na imprezę, nie poznam dziewczyny. Nie poznam dziewczyny, nie będę uprawiał seksu, nie będę miał dobrego humoru, nie napiszę nowych tekstów, nie będę miał nowych występów, nie będę miał za co żyć, wyląduję na ulicy i będę żulem. A lekarz, spokojnie, spokojnie, nie będzie pan żulem. Dlaczego? Bo każdy żul pije. Wyobraźcie sobie menela, który podchodzi do was. No kto by mi uwierzył? Panie koniutki, nie ma pan może dorzucić 70 groszy do insuliny? Nie, nie dam panu pieniędzy. Pan pewnie wyda na alkohol. Dam panu coś do jedzenia. Proszę, Snickers. Całe szczęście, że nie będę nigdy alkoholikiem, bo nie ma cukrzyka alkoholika. Bo który menel po 40 dniach lania wstaje? Ale kac. Muszę sobie iść sprawdzić cukier. Trafiłem do szpitala. Najgorzej było zasnąć, ale udało mi się. W końcu budzą mnie wodospad. Otwieram oczy, a tu obok mnie pan Sułkowski, 74 lata. U mnie cukrzyca jest największym problemem, u niego najmniejszym. Pan Sułkowski ma gacie spuszczone dotąd, patrzy mi prosto w oczy i mówi, lejąc do kaczki, wygoda, co? Przez cukrzycę polubiłem czarne poczucie humoru. Dzwonię do Grześka Halamy, mówię, ty stary, zachorowałem na cukrzycę typu pierwszego. A Grzegorz, spoko, mój ojciec to miał, da się żyć. No, co prawda, on umarł przedwcześnie. Cukrzycę sprawdza się poprzez nakucia palców. Ja na początku nakuwałem wszystkie palce. A pielęgniarka mówi mi, że można tylko te trzy. Ja pytam, dlaczego tylko te trzy? Bo jakbym te trzy stracił, to tymi dwoma można robić wszystko. Noszę też taką opaskę, na której jest napisane, że mam cukrzycę. Jeżeli zemdlałem, wezwij pogotowie. Ale nie uważacie, że to jest trochę bez sensu? Ja uważam, że to trochę bez sensu. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz sobie ulicą, ktoś leży na chodniku i co? Podchodzisz do tej osoby, nie ma opaski, chuj z nim. Teraz mając cukrzycę muszę na siebie uważać, na przykład w seksie. Nie mogę tak jak kiedyś, wiecie, wysmarować całą kobietę nutellą, nie? A później, o kurwa, mam cukrzycę. Ale mam też psa. Mnie teraz wkurza nawet napis cukier w szyldzie cukiernia. Mam ochotę tam wejść i zapytać, czy to pani sprzedaje te pyszne, ciepłutkie ponczusie? Tak, to ja. Wszyscy umrzecie. A najbardziej mnie wkurza, jak ktoś mi życzy, Marcin, słodkich snów. Słodkich snów cukrzykowi? To tak jak komuś nałożył śmierci, kto kichnie, a psik powiedzieć, na zdrowie. To tak jakby bezdomnemu powiedzieć, wie pan co, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
przerąbane, co napiszą na moim nekrologu, nie? Amy Winehouse przedawkowała kokainę. Mick Jagger pewnie umrze podczas seksu z wycieńczenia z 7 kobietami, nie? Marcin Zbigniew Wojciech zjadł Snickersa. Dlaczego ja o tym wszystkim opowiadam? Bo 40% osób, które mają cukrzycę, nawet o tym nie wiedzą. Myślą, że są przemęczone, że to jakieś inne objawy. Ja przy sobie mam glukometr. Badanie cukru robi się na czczo z rana. Także, gdyby któraś pani chciała... No najważniejsze jest wasze zdrowie. Ale co z panami? Kurwa, cukrzyca, da się żyć. Inni mają gorsze choroby. Na przykład obłęd smoleński. Nieśmiałe prawka. Ten żart do dopracowania. Uwielbiam też wkręcać ludzi. Ostatnio jechaliśmy w trasie i podszedłem do kelnera zapytać: Osiumeczku, nie masz może załatwić heroinę? I kelner taki zdziwiony: nie! Siadam na miejsce, przed obiadem robię sobie zastrzyk, który muszę sobie zrobić z insuliny. Trz! I do kelnera: dzięki, załatwiłem. A wiecie, co jest najgorsze? Że z tych mocniejszych używek korzystają teraz nie tylko faceci, ale też kobiety. Naprawdę, to jest okropne. To nie jest tak, że przeszkadza mi to, że kobiety ćpają. Przeszkadza mi to, że nie wiem, jak to zareaguje z tym, co ja jej dosypałem. No i co? Jesteśmy na randce, nie? Ona się nagle przewraca, piana z ust, a ja mam cukrzycę. Ja się nie mogę przejmować takimi rzeczami. Szczerze, to ja, teraz mając cukrzycę, ja mogę być prawdziwym skurwielem. Ale i tak zawsze będę słodkim. Mój kumpel poznał ostatnio niezłą dziewczynę, powiedzcie mi. Jak trzeba być pojebanym, żeby sobie wycinać brwi tylko po to, żeby je później znowu malować kredką? Ona jest, słuchajcie, cała taka sztuczna. Powiedzcie mi tak szczerze, komu się to podoba? Ja nie wierzę, że tyle silikonu nawalił lekarz medycyny w gabinecie medycyny estetycznej. To musiał być praktyker albo Castorama. I bądź później, człowieku, przy takiej kobiecie dżentelmenem. Powiedz jakiś komplement. A, ładny nosek. A to tam, nie mój. A te uszka, to tam, promocja z podbródkiem była. A ten biust, szukaj dalej. Pośladki, zimno, zimno. No to co masz swojego? Torebkę. I ten mój kumpel pyta mnie, co ja o niej sądzę. I co ja mam powiedzieć kumplowi, który jest zakochany po uszy? No stary, no dziewczyna, no. No dziewczyna. Sympatyczna. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć o kimś. Ktoś jest sympatyczny, sympatyczna. Powiedzieć o facecie sympatyczny, skraca jego penisa o 5 cm. A ten Marcin Zbigniew Wójcik, jaki jest? No, taki sympatyczny facet, no sympatyczny, poczuć humoru, no sympatyczny. No i zostało mi już jakieś 15 cm. Ale na szczęście, ten mój kumpel zerwał z tą sympatyczną dziewczyną i mówię: stary, zasługujesz na kogoś lepszego, to była tempa dzida. Po 2 tygodniach wrócili do siebie. Od tej pory nie powiem złego słowa na dziewczynę mojego kumpla. Zdradziła mnie z szefem. Ale jest sympatyczna. I tu teraz przypomina mi się moja była dziewczyna z UJ-u. Powiem wam, że to była... przesympatyczna kobieta. Ona emanowała sympatię. Ona tak naprawdę miała tylko jedną wadę. Lubiła dużo mówić, drogie panie. Każda z was lubi dużo mówić, tylko ona robiła to w najmniej oczekiwanym momencie. Czyli podczas seksu. I to, wiecie, nie były takie zwykłe, standardowe, jak każdy, nie? Typu, ja, Klaus, schnell, raus! Nic z tych rzeczy. To było coś w stylu: Marcin, wyciągnąłeś już mielone z zamrażalnika na obiad? Ja już prawie dochodzę, a ona: Marcin, mamy nadpłatę za gaz, jesteśmy na ryczałcie. Jak to rozwiązać? Ja próbowałem wszystkiego. Ja próbowałem nawet jednej takiej pozycji, przy której wydawałoby się, że nie może mówić. A jednak... Tak gazownia to rozliczy. Powiedzcie mi, dlaczego gdy jak ja idę na imprezę z jakimś kumplem, na miasto, na podryw, to zawsze ja jestem tą brzydką koleżanką, co? A ja zawsze chciałbym poderwać tą ładną. Pan jest taka ładna. Dlatego chciałem zapytać, gdzie jest ta brzydka koleżanka dla mnie? A kiedyś, gdy byłem w liceum,
Kumpel mi powiedział, że najlepsze laski chodzą na łazę. No i wybraliśmy się, ja i taki rudy Artur. Wchodzimy na tę oazę, oczywiście spóźnieni, a ksiądz od razu u nas: o, szczęść Boże, spóźnieni, zapraszamy do nas. I musieliśmy popierdzielać razem z nimi. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Artur, ale się wpierdzieliliśmy. To są same najbrzydsze laski z naszego osiedla. Tańcz, kurwa! Tańczy, tańczy, tańczy jego stopa. Cześć, ja jestem Anka, a ty? Belzebub. A kto was tu przyprowadził? Ksiądz Rafał? Nie, jego syn. A skąd w ogóle znacie księdza Aureliusza? Z Izby Wytrzeźwień. Najgorzej, bo to był adwent. A wiecie, co oaza robi podczas adwentu? Mają całonocne czuwanie przy szopce. Jesteśmy w kościele, jest druga w nocy. W kościele jestem tylko ja, mój rudy kolega Artur, ksiądz i same... Każdy na karterce mógł napisać intencje, w jakie chce się pomodlić. Patrzę na mojego kumpla i podałem księdzu, a ksiądz zambony: drogi panie, sprawa, bym w końcu mógł przeżyć swój pierwszy raz, mimo to, że jestem rudy. Dziewczyny powoli ożywiły się. Wysłuchaj nas, panie, do ciebie wołamy. I jeszcze po wszystkim ksiądz nas wyspowiadał. A mieliśmy iść pogrzeszyć. Ale to nie jest takie proste. Bo weź tu, człowieku, wyspowiadaj się po katolicku z tego, że robiłeś sobie dobrze. Jadłem kiełbasę w piątek. A wczoraj wieczorem, gdy kładłem się spać, szatan opętał moją prawą dłoń. Ale w dobrej wierze. Moim zdaniem najfajniejsze są te dziewczyny, które są puszyste. Na serio. Mam taką puszystą koleżankę. Ona, słuchajcie, ma tyle dystansu do siebie. Ma takie poczucie humoru. Ona przychodzi do mnie i mówi tak: patrz, Marcin, niby lato, a ja dalej oponka zimowa. A najlepsze jest to, że swoją wagą najbardziej nie przejmują się właśnie te puszyste kobiety, tylko te takie wysuszone od chodakowskie, nie? Jak ta szczupła ma wejść na wagę, to jest jakaś tragedia. Ona wchodzi na wagę i od razu: przytyłam 15 deko, muszę coś z tym zrobić. I ściąga kolczyki. A ta puszysta, ona wchodzi na wagę zadowolona, od ucha do ucha uśmiechnięta, ta waga z jej psia psiłą. Ona wchodzi na wagę i mówi: te koleś, potrzymuj mi golonko. Jeszcze 15 kilo i będzie stówka. Te kobiety, które są puszyste, one są fajniejsze, bo one nie mają kompleksów, fochów, pretensji, złych humorów, bo wszystko to wpierdoliły. U nas w Polsce to jeszcze luz, bo u nas te puszyste kobiety potrafią się ubrać dzięki, halleluja, leginsy. A za granicą, jak ktoś z was był, to wie tam, przecież te Angielki, Niemki, to przecież tam, to im większa kobita, tym ma krótszą kieckę i dłuższą szpilkę. Poza tym, te, które u nas w Polsce noszą rozmiar XL, u nich to są eski. Przecież tam facet to dopiero ma przewalone. Ten facet budzi się ku takiej kobiety rano i on nie wie, czy jak ona rano będzie głodna, czy ona zje tosta z szynką, czy jego z piżamą. On się czasami budzi rano, a ona już go wpierdziela. Dlaczego mnie gryziesz? Nie gryzę, nie gryzę. Żałuję. Gdzie co? Gdzie gryzę? Bez Wegety. On się musi pilnować, nawet jeżeli ona przygotowuje, wiecie, romantyczną kąpiel, wiecie. Świece, jacuzzi, on wchodzi do wody i... Ho, wrzątek, tak jak lubię. Koperek, szczypiorek, kostka, rosołowa. Co jest, kurwa? Dlatego muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, bo Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie. Tak. Ale z drugiej strony... No co, my Polacy jesteśmy jakimiś brzydalami? Podam nawet argument, jeżeli my byśmy byli takimi brzydalami, czy rodziłyby się później takie piękne Polki?
A wierzycie w przyjaźń damsko-męską? Tak. Moim zdaniem ładna dziewczyna nie może mieć przyjaciela. Uwielbiam, jak moje najładniejsze koleżanki mówią: Marcin, mam przyjaciela od 15 lat. Tak? Ciekawe. A wyznał ci kiedyś miłość? Tak, ale już sobie to wyjaśniliśmy. Jeżeli nie wierzysz, to zrób mu test na przyjaciela. Polega na tym, że obserwujesz jego reakcję, gdy opowiadasz mu swój najlepszy seks w życiu. I wtedy, wiesz, ten przystojny blondyn wziął mnie do siebie do domu. Tam rozebrał, a później spełnił moje wszystkie najskrytsze marzenia erotyczne. A później dołączył do nas jego kolega i tak mi we dwóch przetrzepali nietoperza. No, żałuj, że cię tam nie było. Jeżeli on mówi, tak, tak, żałuję, to kurwa nie jest przyjaciel. A nie wiem, czy wiecie, bo w tym sezonie najmodniejszy jest przyjaciel gej. Kobiety go uwielbiają, on jest taki cudowny, rozpoznaje kolory. Jesteśmy ze sobą tak blisko. Jesteście ze sobą blisko, bo udaję geja. Wiem, co mówię. Ile razy ja udawałem, z moją najładniejszą przyjaciółką oglądamy komedię romantyczną, ja kładę jej rękę na piersi, ona: Marcin, co ty robisz? Wiesz, jestem gejem, jesteś bezpieczna. A, to masz też drugiego. Marcin, a co tobie najbardziej podoba się w facetach? Imiona. Jest coraz później. Ucieka mi ostatni autobus. Pytam, czy mogę zostać na noc, ale Marcin, ja mam tylko jedno łóżko. Wiesz? Jestem gejem, jesteś bezpieczna. No i w końcu gaśnie światło, kładziemy się pod jedną kołdrą, ja się do niej powoli przysuwam, a ona: Marcin, co ty robisz? Przecież jesteś gejem, taki się już urodziłeś, jesteś gejem, tego się już nie da zmienić. Marcin, że ty jesteś gejem. Tak, ale takim gejem zboczeńcem. Na koniec powiem wam o modzie, której totalnie nie rozumiem, mianowicie Warka Radler. Piwo z dodatkiem cytryny. Powiedzcie mi, co to kurwa jest? Piwo z cytryną? Cytrynowe orzeźwienie? Chyba jak je otworzysz i wylejesz na siebie. Piwo z dodatkiem cytryny to jest tak przyjemny dodatek, jakby do seksu dodawali ci to, że patrzy na ciebie twoja matka. Marcin, słuchaj się matki, wyżej pupa. No bo obcierasz jajami, no. Ach, nie umiem. Nie umiem. Zupełnie jak ojciec. Zejdź, matka ci pokaże. Dziękuję wam bardzo, wystąpił dla was Marcin Zbigniew Wojciech. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał.